który opowiada o tym, że jest ciekawa korelacja pomiędzy tym, jak bardzo zadowolone są osoby, które pracują u ciebie, a tym, jaki zysk wypracowują dla firmy. Ale z drugiej strony sam zysk nie powoduje, że osoby są bardziej zadowolone, więc to nie idzie w obie strony. Dlatego dużo bardziej ważniejszym elementem jest zadbanie o to, żeby osoby widziały, dlaczego są w tej firmie, co tutaj mogą siebie rozwinąć, ku czemu pracują, jaka jest misja, wizja za tym wszystkim. Czy to nie jest po prostu więcej kasy zarobić, no bo mało osób to inspiruje, a jeżeli już, no to naprawdę na krótki termin. Też zależy, jak bardzo dużo są te pieniądze oczywiście, ale jeżeli widzicie jakąś misję, która stoi za tym, co ta osoba robi, to zupełnie inaczej są zmotywowane, inaczej są do tej pracy nastawione, dzięki czemu są bardziej zaangażowane, więcej z siebie dają i firma na tym zyskuje. Więc to ten kolejny mit niby, że trzeba dbać o pracowników, trzeba im dogadzać, ile się da, to nie jest tak naprawdę mitem, moim zdaniem to jest kompletnie prawda. Kwestia to, jak to zrobić mądrze, żeby ich nie rozpieścić za bardzo, ale też, żeby nie było tak, że przychodzą i tylko muszą robić swoją robotę 8, 16 i tyle.